Podzielę się dzisiaj poselstwem, które ważne jest zarówno dla ludzi, którzy są już narodzeni z Bożego Ducha, którzy oddali już swoje życie Jezusowi, jak również dla ludzi, którzy nigdy tego nie zrobili. I to, czego doświadczali przez ostatnie 2 godziny, wydaje im się dziwne, ale rozpoznają w tym jakąś formę życia. Będę chciał powiedzieć trochę, w czym na początku ulokować swoją wiarę. W czym ją ulokować? Jak to się zaczyna, żeby doszło do tego realnego życia z Bogiem? I przeczytam wam pewną historię, dłuższą historię z Biblii, którą sobie na tą okoliczność przygotowałem. Rzecz się ma w Jerozolimie, w okolicach Jerozolimy, kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany. Jezus umiera w ciele na Golgocie i dalej czytamy. Może odtąd. A oto mąż imieniem Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i zgłożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był tydzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego go szukacie? Tego, który żyje wśród umarłych. Nie ma go tu. On wstał. Wstał z martwych. Z martwych wstał. Został wzbudzony. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego musi powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11. 11 pierwszym apostołom tak naprawdę, i tu jest zapisane, i wszystkim pozostałym, czyli całej tej grupie, która od początku była z Jezusem. Przez te ponad 3 lata służby Jezusa oni doświadczali, widzieli na własne oczy uzdrowienia, potężne przejawy mocy. Widzieli wskrzeszenie, widzieli uwolnienia od demonów. Oni to wszystko widzieli, bo oni z Nim żyli. On ich nauczał. I one przychodzą i mówią o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. I teraz, przyjaciele, pada bardzo ważny werset. Lecz słowa te o zmartwychwstaniu Jezusa wydały się apostołom i uczniom niczym baśnie i nie dawali im wiary. Byli zaskoczeni. Jeszcze raz to powtórzę. Doświadczali ogromnych przejawów mocy. Żyli, widzieli życie Jezusa. Nauczał ich, opowiadał. Ale w tym momencie, pomimo że zapowiadał im wcześniej swoje zmartwychwstanie, oni nie uwierzyli w nie. Dlaczego? Bo myśleli po ludzku. Podchodzili do tej sprawy, do tego tematu intelektualnie. Tak jak im rozum podpowiadał, co się może wydarzyć. W ten sposób podchodzili do
słów Jezusa. Idźmy dalej. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Tak? Piotr szukał dowodu, chciał zobaczyć w ogóle, czy to jest prawdziwe. Ale idziemy dalej. I oto tego samego dnia dwaj z tych uczniów, którzy byli z Jezusem długo, szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. To 60 stadiów to jest mniej więcej 11 kilometrów. To taką mieli drogę do pokonania. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Tak? Szli sobie i rozmawiali. Co się dzieje dalej? A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. I teraz chcę wam powiedzieć coś, co jest kluczowe. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że go nie mogli poznać. Oczy ich były zasłonięte, tak, że nie mogli go poznać. Dlaczego? Dlaczego oczy tych ludzi były zasłonięte? Dlaczego nie byli w stanie rozpoznać Chrystusa? Dlatego, że nie uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Nie wierzyli w Jego zmartwychwstanie. To bardzo ważne. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, jeśli wydaje ci się, że jesteś tutaj przypadkiem. Czy ty wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa? Czy wierzysz w to, że Chrystus pokonał śmierć? Czy wierzysz w to, że Chrystus wstał z martwych w ciele? Że to się dokonało 2000 lat temu? Czy w to wierzysz? Zobaczcie, co się dzieje dalej w tej historii. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden z nich imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyż ty jest jedyny pielgrzym, jedyny podróżnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś opowiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim. I teraz zobaczcie, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jakiś czas temu Jezus pyta apostołów i pyta uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Ludzie uważali go wtedy za proroka, za Eliasza. I Piotr, natchniony Piotr, mówi, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Syn Boga Żywego. A Jezus mówi, błogosławiony jesteś Piotrze, na tym objawieniu, że ja jestem Chrystusem, że ja jestem Zbawicielem, zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Na tym objawieniu, że ja jestem Chrystusem, że jestem ratunkiem, że jestem odpowiedzią. Ja, mówi Jezus. I zobaczcie, rzecz się ma jakiś czas później. To objawienie nie wbiło się mocno w nich. Nie wbiło się. Oni, co oni zauważali? Zobaczcie, co oni powiedzieli, że był prorokiem mocnym w czynie. No nie mogli podważyć tego, co doświadczali swoimi oczami, tak? I w mowie przed Bogiem, czyli zauważali moc i zdolności nauczycielskie, ale nie wierzyli w Jego zmartwychwstanie i nie byli w stanie Go rozpoznać. Zobaczcie, co się dzieje dalej. I oni mu opowiadają także mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izrael, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali, tak? Widzimy,
uczniów Jezusa, którzy byli naocznymi świadkami Jego służby, przejawów mocy i widzimy, że wpływ kultury żydowskiej na nich był wysoki. W Izraelu czekali na króla, który wjedzie z potężną armią, rozbije przeciwnika. Nie rozumieli, jak Jezus tłumaczył im, królestwo moje nie jest z tego świata. Nie w ten sposób. I uczniowie też tego początkowo nie jarzyli. Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Co się dzieje dalej? Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły Jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A Jezus rzekł do nich, o głupi i głośnego serca, by nie wierzyć w swoim sercu we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I od nowa zaczął im wykładać wszystko od początku, od Mojżesza, przez wszystkich proroków. Wykładał, co o nim było napisane w pismach. On im wykłada, oni dalej nie widzą. Zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazał, jakoby miał iść dalej. I przymusili, by go został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy siadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, błogosławił i rozłamawszy, podawał im. Zrobił dokładnie to, co robił wcześniej. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. I wstawszy tej godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących, zmartwychwstał Pan prawdziwie. I ukazał się Szymonowi, a oni opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Pierwsi apostołowie mieli trochę inny status i uczniowie. Im było dane ujrzeć Jezusa w ciele po zmartwychwstaniu, po to, aby ta informacja szerzyła się po całym świecie. Po to, aby ta informacja trafiła też w odpowiednim momencie do ciebie i do mnie. Abyś mógł usłyszeć, że 2000 lat temu Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I abyś mógł w swoim sercu rozsądzić, co chcesz zrobić z tą informacją. Czy chcesz w nią uwierzyć, czy wydaje ci się śmieszna, może żenująca, nieprzystająca do reguł panujących w XXI wieku. Nie ma takiego człowieka, który coś tam by nie słyszał o zmartwychwstaniu. To nie chodzi o to, czy coś tam słyszałeś, bo w tym kraju większość ludzi w jakiejś formule chodziła na lekcje religii, jakiejś różnej religii. Pytanie, czy ty wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa? Ta historia, którą wam przytoczyłem, ona obrazuje zamysł Boga, prowadzący człowieka do wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Do tego przede wszystkim na początku Bóg prowadzi człowieka do wiary w zmartwychwstanie Jezusa, bo to On i Jego zmartwychwstanie jest kluczem do nowego życia. Kluczem. Przeczytam wam coś jeszcze. Ale co powiada Pismo? List do Rzymian, 10 rozdział, 8-10. Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. I teraz a propos wiary, zobaczcie. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
W co masz uwierzyć? W co masz uwierzyć, aby być zbawiony? W co masz uwierzyć, aby być uratowany? Uratowany przede wszystkim od siebie i od tego świata. W co masz uwierzyć? W to, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Wtedy będziesz zbawionym, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Wiara w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. To jest kluczem. Ale my wzrastamy w innej kulturze, gdzie to wszystko nie jest istotne. Każdy człowiek coś tam słyszał. Ja wam pokażę parę przykładów. I każdy z nich jest poparty jakimiś rozmowami z ludźmi. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Uwielbiam się im przyglądać. Patrzeć, jak żyją. I dawać im rozwiązanie. Zobaczcie. Czy zatem wiara w to, że żył taki człowiek jak Jezus, zbawia człowieka? Wielokrotnie staję i głoszę Ewangelię publicznie i podchodzą ludzie i mówią, o, ale ja wierzę w Jezusa. Super. Ale w co wierzysz? No, że żył taki człowiek jak Jezus. No normalne, nie? Siadaj i słuchaj. Nie przeszkadzaj. W co wierzysz, tak? Jeśli wierzysz... I teraz zobaczcie, to, że żył taki człowiek jak Jezus, to nie wymaga wiary, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A to, że żył taki człowiek jak Jezus, jest dzisiaj niepodważalnym aktem historycznym. Wystarczy jakąś książkę otworzyć. Dzisiaj żaden z naukowców się o to nie spiera, że był taki człowiek. Ale przeczytam wam jeszcze raz ten fragment. Czy tu jest napisane, że jeśli uwierzysz w sercu swoim, że żył taki człowiek jak Jezus, zbawiony będziesz? Nie. Nie. Musisz uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Musisz uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. Reszta nie ma znaczenia. Idźmy dalej. Czy wiara w to, że Jezus urodził się w Betlejem zbawia? Coś wam opowiem. Zanim się nawróciłem, zbudowaliśmy z żoną dom. Cieszyliśmy się, że mamy dużo przestrzeni. Nasi sąsiedzi naprzeciwko sprzedawali antyki. Oni generalnie mają galerię związaną z takimi meblami i kupiliśmy od nich taką piękną szopkę. Ucieszyłem się, że w salonie stoi wielki świerk i 14 tej wielkości, każda sztuka, tak, postaci. Nawet się przyglądałem. Patrzyłem, czy ten Jezus taki podobny, mówię trochę taki niepodobny, ale mówiłem wszystkim, że to dla dzieci, żeby dzieci mogły się bawić. Dzieci były malutkie, tak? Bo tak żyjemy, tak myślimy kulturowo, że to ma znaczenie. Że jeśli my sobie pójdziemy na pasterkę, włożymy sianko, tak, to ma znaczenie. Ale tu nie jest napisane, że jeśli uwierzysz w swoim sercu w to, że Jezus się urodził w Betlejem, będziesz zbawiony. Nie. Nie. To też możesz w książkach historycznych o tym poczytać. To w ogóle nie o to chodzi. Czy zatem, idźmy dalej. Czy zatem wiara w to, że Jezus uzdrawiał chorych, zbawia? Ja czasami, tak, ja wierzę w to. Ja mam gdzieś tam, mam wywalone na temat generalnie Jezusa, ale dla mnie to nie jest problem, że on tam uzdrawiał. No nie. Nie. Tak? Jeśli człowiek indywidualnie uwierzy w uzdrowienie, on jest w stanie przyjąć uzdrowienie, przyjąć jakąś część Bożej mocy. A jeśli mówimy o usprawiedliwieniu, o pójściu do nieba, o przyjęciu zastępczej ofiary Jezusa, jedynym kluczem, tak, jest wiara w Jego zmartwychwstanie. Wiara, że Bóg wzbudził go z martwych. Czy wiara w to, że Jezus czynił znaki i cuda, zbawia? Nie. Nie. To też nie jest napisane. Ludzie mówią, o tak, tak. Tu chodzi o twoją indywidualną wiarę. Zresztą, zobaczcie, chcę wam coś przekazać, pokazać, bo czy w ogóle wiara w moc zbawia? Bo co powiedzieli,
Co powiedzieli ci uczniowie idąc? W tym wersecie 19, który wam czytałem. Gdy był prorokiem mocnym w czynie i mocnym przed Bogiem, ale mimo wszystko wtedy jeszcze oni w ogóle nie wierzyli w jego zmartwychwstanie i go nie widzieli. Czyli tak naprawdę proroczo oznacza to, że człowiek nie ma kontaktu z Bogiem. Nie może mieć kontaktu z Bogiem, tak jak się ludziom wydaje. Że człowiek sobie żyje, nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, ale on ma relację z Bogiem. Nie ma. Nie ma. Na początku, żeby człowiek mógł być uratowany i żeby zacząć swoją drogę, musi uwierzyć, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Czy wiara w to, że Jezus został ukrzyżowany, zbawia? Mówię wam to celowo, bo każdy z was słyszał jakiś fragment i ludzie mi mówią, no tak, tak, ja wiem, coś tam było z tym Jezusem, on wisiał, jacyś tam inni gostkowie jeszcze nawywijali i wisieli, coś tam było, tak? Ja tego nie podważam, wierzę w Jezusa. Ale tu nie jest napisane, jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus został ukrzyżowany. To jest niepodważalny fakt. Tak samo dzisiaj. Dla naukowców, tak jak to, że on żył, to nie wymaga wiary. To nie o to chodzi. To jest jakaś informacja, o której możesz przeczytać. Ale tu cały czas czytasz, jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, uratowany będziesz. Idźmy dalej. Czy chodzenie do kościoła zbawia? Ale nieważne jakiego teraz. Katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, do kościoła mocy. Czy myślisz, że możesz pójść do kościoła, nie uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa i to ci pomoże? Nie. To ci nie pomoże, bo tu nie masz napisane, że chodzenie do kościoła zbawi cię. Nie. Na początku musisz uwierzyć w to, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Czy chrzest zbawia? Rozmawiam z ludźmi, ludzie tak żyją. Raz na 3 lata są w kościele, ale rodzi im się dziecko i jest panika. Ksiądz mówił, że trzeba w pierwszym miesiącu szybko iść, lecieć, trzeba tam ochrzcić, bo coś tam. Pokropić, pochlapać, coś tam będzie. Mówię, ale co będzie, powiedz mi. No w sumie to nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Ale jest jakaś forma lęku. No, nie no, to na pewno sobie czymś zasłużę. Zasłużysz? Zrobisz jakiś uczynek? Ludzie, zbawienie nie jest z uczynków. Żaden człowiek nie jest wykonać żadnego uczynku, aby wejść do nieba. Żaden człowiek nie jest w stanie ominąć krzyża i zmartwychwstania Jezusa. Żaden człowiek. To jest Boży dar, tak? Z łaski dostaliśmy zbawienie. I nikt nie jest w stanie tego obejść chrztem czy inną rzeczą. A pierwsza komunia. Zobaczcie, w jak wielu domach nad łóżeczkiem jest taka w rameczce pamiątka pierwszej komunii świętej. A ja pytam ludzi, co to oznacza? To nasza tradycja. To nasz dorobek. Proboszcz kazał. A wiecie, jaka jest prawda? Dzisiaj mało kto w ogóle wie, o co chodzi z tym. Jak pytam ludzi, to mają tylko problem, mówią, kurczę, żeby mnie nikt na komunię nie zapraszał, bo kiedyś się dawało deskorolkę, a teraz oczekują laptopa. Nie ma żadnego to znaczenia i nie jest napisane, że pierwsza komunia cię zbawia. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, będziesz uratowany. A może przestrzeganie świąt zbawia? Tak mniej więcej koło 10 grudnia ludzie wpadają w taki melancholijny nastrój. Miłość, peace and love. Zrobimy fajny stół. Zaprosimy rodzinę, 12 potraw. Tak? I coś tam w ogóle się wydarzy. Przecież Bóg to doceni. Ludzie, to są ludzkie wymysły. Ludzkie wymysły. Jakie święta. Czy tu masz napisane, że jeśli będziesz co roku miał choinkę
i poświęcony koszyczek na Wielkanoc, to będziesz zbawiony. Czy tu jest tak napisane? Włączcie myślenie, dlatego że przytaczałem wam przed chwilą historię uczniów apostołów Jezusa, którzy z Nim byli cały czas, a mimo wszystko kultura na nich oddziaływała. I na was też oddziałuje, i na mnie też kiedyś oddziaływała, ale stanąłem w wyłomie. Zacząłem to badać. Dlaczego ja o tym nie widzę w tej Biblii? Dlaczego nigdzie nie widzę o tym? A za to słyszę, że mam uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. A może chodzenie na pielgrzymki zbawia? Ludzie tak myślą. Wiecie, ja kiedyś też tak pamiętam, ja mieszkałem w miejscowości, która była oddalona od Częstochowy o 40 kilometrów. Jako młody chłopak wiedziałem, że tam na pielgrzymkach są fajne imprezy, więc ja tam jeździłem. A czasami, a raz nawet poszedłem piechotą, żeby zobaczyć. Ja patrzyłem na tych ludzi. Teraz chyba jest czas, bo to na 15, tak? Pielgrzymka warszawska. Wszyscy idą, poranieni, spuchnięte nogi. Widziałem też z Białegostoku przyszła kobieta, no, nogę miałą tak. Wtedy wydawało mi się, kurczę, ale oni pobożni. A ci ludzie bluźnili pod nosem generalnie. Oni chcieli zrobić jakiś uczynek. Myśleli, że jak podrepczą 200 kilometrów, to ma znaczenie, nie wierząc w zmartwychwstanie Jezusa, bo o tych mówię ludziach. Bo to jest początek. Do tego Bóg prowadzi człowieka, aby uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Nie w historyczną postać, nie w to, że żył, tylko w to, że zmartwychwstał. Coś wam powiem jeszcze a propos, jakie są głupoty w ludzkim myśleniu. Ja jestem naprawdę dobrze wykształconym człowiekiem. Później wam opowiem też swoje świadectwo. Jestem prawnikiem z wykształcenia, byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Kończyłem większość szkół najwyższymi i średnimi. I mieszkając sobie, siadaj, nie przeszkadzaj teraz. I mieszkając sobie w tym Radomsku, dowiedziałem się taką informację. Średnio mnie interesował temat Boga, że jak mieszkam 40 kilometrów od Częstochowy, to jestem bezpieczny. A ja pamiętam, szedłem kiedyś do domu i mówię tak. Starą trasą jest 38, ale nową trasą jest 43. Czy to się liczy w linii prostej, czy to się nie liczy w linii prostej? I poszedłem do takiego jednego mądrego i mówię, weź, wytłumacz mi, jak to działa i od kiedy to jest. A on mi wytłumaczył, posłuchaj, mówi, nie, no 40 kilometrów tutaj chodzi w linii prostej, więc spokojnie, jesteś bezpieczny już na zawsze. A ja mówię, ale od kiedy tak to jest? Po potopie szwedzkim. Ja nie mówię teraz o jakimś najniższym elemencie. Ludzie w takie rzeczy wierzą, takie rzeczy sobie podają. A tu jest napisane, że jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, Jezusa, będziesz zbawiony. Bez względu na to, czy masz 40 kilometrów do Częstochowy, czy 40 kilometrów do Medjugorje, czy jak tam, do Lichenia, czy gdziekolwiek, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Inny przykład. Słuchajcie, sporo jeżdżę po Polsce i często jest tak, że wpadam do różnego rodzaju lunchowni zjeść obiad albo dostarczają do takiego biura jakiś gotowy lunch. No i w piątki jeszcze nie udało mi się mięsa trafić w menu. Zawsze jakaś ryba, często ten niby mintaj wyglądający jak podeszwa, ale nie ma, nie ma. Zapytałem parę osób, dlaczego. Jedna mi odpowiedziała, mówi, bo wszyscy tego oczekują. Bo jak będę miała kurczaka albo indyka, to ja tego nie sprzedam, nie zjedzą u mnie, pójdą gdzie indziej. Zobaczcie, co my mamy w głowach. Czy tu jest napisane, że jak w piątek będziesz jadł rybę, to będziesz zbawiony, albo że jak zjesz mięsko w piątek, to pójdziesz do piekła? Naprawdę? Ludzie, zastanówcie się. Zastanówcie się. Zadaj sobie to pytanie. Pewne rzeczy są już machinalnie w ciebie włożone. Pewne tryby.
Żyjesz tak, wydaje ci się to normą. Ja zacząłem to oglądać. Mówię, Boże, co w nas włożono? Mintaj w piątek, przymusowo. Nie lubię. Zjadłem tyle razy wyjeżdżając taką podeszwę, że jak widzę teraz tego mintaja, to nie mogę na niego patrzeć. Teraz ciekawy jestem, co zrobią, bo ryb z Odry nie ma. O, to będzie zagwozdka teraz. Jak ten problem rozwiązać teraz? Bardzo interesujące to może być. I dalej, czy bycie dobrym? Czy bycie dobrym? Czy tu jest napisane, przyjaciele? Zobaczcie. To bardzo ważny fragment. Możecie sobie do niego wrócić. List do Rzymian, 10 rozdział. Czy tu jest napisane, że jeśli będziesz dobry, to będziesz uratowany. Jeśli będziesz dobry, to będziesz zbawiony. Nie. Tu nie ma słowa, grama, milimetra na temat tego, czy jesteś dobry, czy nie. Mało tego. W innych miejscach jest napisane, że każdy człowiek zasłużył na śmierć, a sprawiedliwość ludzka jest jak brudna, splugawiona szmata w oczach Boga. I wszyscy potrzebują Jezusa. Tu masz napisane, jaka jest droga, jaki jest klucz. Nie to, że teraz ci się emocje jakieś wzbudzą, bo coś usłyszałeś o Jezusie i pójdziesz zrobić dobry uczynek. To nic ci nie da. Ja cię chcę skonfrontować dzisiaj z tym, czy ty wierzysz w swoim sercu w zmartwychwstanie Jezusa, w to, że Bóg wzbudził go z martwych, tak? To samo noszenia medalika, obrazka, różańca. Głoszę czasami Ewangelię, podchodzi do mnie człowiek, pokazuje medalik. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Mam. Ja nie wyczytałem, że noszenie medalika na szyi, chociażby był kilogram złota na tej szyi, bo niektórzy chcą to jeszcze pokazać. Zobacz, jaki jestem wierzący. Mój krzyż waży kilogram. Stać mnie, bo taki jestem wierzący. A obrazek mam zalakowany, żeby się nie zniszczył. A różanie znoszę w futerale. To są bzdury. Chcesz, to se noś. Tu nie ma żadnego znaczenia, czy se nosisz, czy nie nosisz. Twoja sprawa. Ale pytanie jest fundamentalne. Czy wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych? To samo z modlitwą za zmarłych. Ludzie, ja wam mówię o konkretnych przypadkach. Umierał człowiek. Pytałem ojca, mówię, pojadę, położę ręce na twojego syna i będzie zdrowy, będzie żył. Nie, bo to wstyd. Syn umarł. A później, czemu nie zamówiłeś mszy w jego intencji? Co za głupoty? Co my mamy w głowach? Co w nas włożono? Stań w wyłomie dzisiaj. Odwołuję się do waszej inteligencji, do waszych rozumów. Nie, to co jest wam wbijane od lat, w czym tkwicie, co wyssaliście z piersi matki, bo wszyscy to wyssaliśmy. Wszyscy. Szczególnie w tym kraju. Tylko wiara w to, w swoim sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Jest w stanie uratować człowieka. To o to chodzi. Zweryfikuj dzisiaj, w co wierzysz. Zweryfikuj dzisiaj. Zadaj sobie to pytanie. Czy ja realnie w swoim sercu wierzę, że Jezus pokonał śmierć? Że umarł w ciele, a następnie wstał z martwych jako człowiek. I chodził sobie jeszcze trochę po ziemi, tak? I później wstąpił do nieba. Czy ja w to wierzę? Czy może, tak jak na początku, apostołowie i uczniowie, mówiliśmy się, że to jakieś baśnie. Jestem tym zdumiony, tak po grecku. Cóż za ciekawa filozofia. Porozważajmy to może jeszcze, czy aby na pewno. Twoja sprawa. Ja nie jestem tu od tego, aby cię przekonywać. Ja tu jestem od tego, aby głosić prawdę. Powtarzać po Jezusie. 2000 lat po tym, jak On służył w ciele na ziemi, teraz służymy my. Ci, którzy przede wszystkim uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Idźmy dalej. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział.
Pan usiądzie teraz, bo ja jeszcze nie skończyłem. Jak pan będzie ciekawy, no właśnie, zobaczcie. Zobaczcie, od razu się demony podnoszą. Zobaczcie, jak to, atak na tradycję, na komunię. Czytał pan kiedyś tą książkę? Świetnie. Dobrze, usiądź, nie przeszkadzaj, bo to dzisiaj nie jest. Idziemy dalej. 1 Koryntian 15:14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wiara wasza. Zrozumcie to. Bez zmartwychwstania nic nie ma znaczenia. To wiara w zmartwychwstanie jest początkiem. Początkiem. Zobaczcie, jeśli on nie został wzbudzony, to daremnie ja tu stoję. To daremnie to uwielbienie. Daremnie to wszystko. Bo co? Bo jeszcze jesteście w swoich grzechach. Bo by się nic wtedy nie dokonało. Zastępcza ofiara Jezusa. Wszystko więc zaczyna się od wiary w Jego zmartwychwstanie. Powiedziałem wam wcześniej, ludzie mówią, że mają kontakt z Bogiem, ale oni nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa, tak? To jest to fajne pytanie, które się wtedy im często zadaje. Jak ma na imię ten Bóg? Jak On ma na imię? Jak to, jak ma na imię? No Bóg. No Bóg tam, Bóg. On ma na imię Jezus. Ale mam kontakt z Bogiem. Jezus. Zazwyczaj są takie manifestacje. Ciśnienie skoczy od razu czerwony. Ludzie mają kontakt ze swoimi demonami, z psychiką. Nie każdy duch to Boży duch. Świat duchowy istnieje. Ale ty musisz rozpoznać, ty, bo Bóg zrobił dla ciebie wszystko. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Jest napisane, że wszystko, co jest potrzebne do życia tu na ziemi i do pobożności, generalnie do wejścia do nieba, zostało dane w Chrystusie Jezusie. A kluczem jest to, czy uwierzysz na początku w to, że Chrystus zmartwychwstał cię w ciele. Że to nie jest baśń, że z jednej strony są baśnie Andersena, a z drugiej strony jakiś tam baśń z katechezy. Ty musisz to rozstrzygnąć. Ty, nie ja. Nie ja, bo ja już to zrobiłem. Zrobiłem. I dlatego mogę tu stać dzisiaj i świadczyć ci o tym. Do nowego narodzenia, przyjaciele, do nowego życia, to co już było mówione dzisiaj wcześniej, w czasie uwielbienia, dochodzimy tak naprawdę przez pokutę, przez odwrócenie się, decyzję. Postanawiam już nie żyć niezależnie od Boga. Miałem Go gdzieś. Sam przeważnie dla siebie byłem Bogiem. Nie interesowało mnie Jego słowo, Jego osoba, ale teraz postanawiam to zmienić i wierzę w Jego zmartwychwstanie. To w takim uproszczeniu prowadzi do nowego życia. Do nowego życia. Zmartwychwstanie to jest wzbudzenie umarłego człowieka właśnie do czegoś nowego, do nowego życia. Opowiem wam, bo to jest ważne, opowiem wam chwilę o nowym narodzeniu, które opisane jest też na kartach Biblii. Była taka sytuacja, że był taki człowiek, nazywał się Nikodem. On był bardzo poważanym urzędnikiem żydowskim. Był członkiem sądu izraelskiego Sanhedrynu. Ludzie go poważali. Taki jegomość religijny, co to występuje w telewizji na najmądrzejszych, wiecie, konferencjach i wydarzeniach. Tam najwięcej ma zawsze do powiedzenia, nie? On był taki poważany. No i on sobie obserwował sobie to, co robi Jezus. Zaczęło go to zastanawiać. Zaczął zadawać pytania. I któregoś dnia poszedł w nocy do Jezusa, zapewne dlatego, żeby go nikt z jego kompanów z Sanhedrynu nie widział, bo przecież oni chcieli zabić Jezusa. I mówi: mistrzu, o co chodzi, nauczycielu, bo widzę, że robisz wielkie rzeczy, że to są... Wiecie, nie mógł sobie tego wytłumaczyć. Nie mógł temu zaprzeczyć, ale nie mógł tego wytłumaczyć. A Jezus mówi mu: Nikodemie,
Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on stanął jak osłupiały. Człowiek, który miał 66 czy 67 lat, w tym momencie mówi, jak? No jak? Do brzucha matki? Przed 70? Jak to możliwe? A Jezus mówi, nie rozumiesz, bo myślisz po ludzku. Myślisz intelektualnie, ludzkimi kategoriami. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, dopóki nie uwierzysz we mnie, dopóki nie uwierzysz we mnie jako ratunek, jako zbawienie, jako rozwiązanie, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, nazywam się Michał Korgol, mam 43 lata. Przez 33 lata nic mnie to nie interesowało wszystko. Jak każdy człowiek, chciałem być kochany, chciałem się czuć bezpiecznie, chciałem być szczęśliwy i chciałem osiągnąć jakiś sukces. Bardzo się starałem, bardzo się spinałem. Mówiłem wam przed chwilą, byłem prymusem w szkołach, kończyłem się z najwyższymi średnimi, chociaż prawda o mnie była taka, że bałem się dostać z czegoś 4+, bo to by rujnowało moje poczucie wartości. Musiał już piątkę z trudem potrafiłem przeboleć. To był ten początek, kiedy szóstki zaczęto wprowadzać do systemu ocen od którejś tam klasy. I tak było przez cały czas. Skończyłem w moim mieście liceum, też z najwyższą średnią. Przyjechałem tutaj. Miasto, w którym osiągnę to wszystko, za czym każdy biegnie. Studiowałem na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłem te studia z wyróżnieniem. Mówię, yes! Następny krok. Następny krok. Bardzo szybko zacząłem się przewijać w mojej drodze zawodowej. No i finalnie zostałem współwłaścicielem, tak jak wspominałem, 200-osobowej kancelarii prawniczej. I coś wam powiem. Po ludzku miałem opinię młodego człowieka sukcesu, któremu się wszystko udaje. Miałem pozycję, miałem szacunek innych ludzi, występowałem na ważnych konferencjach, głosiłem też z ministrem sprawiedliwości. Bardzo mi to imponowało. Miałem dużo pieniędzy. Szybko zbudowaliśmy z żoną piękny dom, nowe samochody, zagraniczne wakacje, czyli to wszystko, co tak naprawdę oferuje ten świat człowiekowi, że to o to chodzi, to tak. Tylko prawda była u mnie taka, że wracałem do domu, nalewałem sobie lampkę dobrego czerwonego wina, musiało być drogie, żebym się dowartościował, żeby mnie stać, albo lampeczkę dobrego whisky i zastanawiałem się, czy to o to w życiu chodzi. Czy to tak wszystko wygląda? Miałem tam wtedy te 30, około 30, 31 lat. Czy to tak ma być? Czy zbuduję teraz większy dom? Zbuduję sobie jeszcze dom w Hiszpanii? Może sobie kupię samolot? Wiedziałem, że coś jest nie tak. Wiedziałem, że jest jakaś pustka w moim życiu. Wiedziałem, że choć ja udawałem twardziela, bo ja miałem takich kolegów, wiecie, w młodości. Wszyscy z nich byli kulturystami i ciężarowcami. Ja się czułem przy nich bardzo bezpiecznie. Jak ja jeździłem z nimi, nie wiem, nad morze, jeździłem z nimi gdzieś tam na dyskotekę, ja wiedziałem, że w razie czego oni mnie ochronią. Ja się wcale nie czułem bezpieczny, ale zakładałem maskę twardziela, że w ten sposób to na pewno, bo słabych świat wypluje. Wiecie, i w pewnym momencie zastanawiam się, jak? Ja się czuję jak emeryt. Mam 30 lat, jak duchowy emeryt. Mi się przestaje chcieć. Co zrobić? I pamiętam, pojawiło się w moim życiu zawodowym dwie osoby, które właśnie zaczęły mi głosić Ewangelię. Nigdy nie wyłożyły mi tak od początku do końca, tylko mówili mi tak partiami, ale mówili dziwne rzeczy dla mnie. Mówili mi, że Jezus to Bóg. Mówię, co mnie to obchodzi?
jaki to ma związek z moim życiem. Chcesz se wierzyć, to se wierz. Twoja sprawa. Ale pamiętam, kiedyś powiedzieli mi, że nie ma znaczenia, co osiągnąłeś w swoim życiu, że ważne jest to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Wkurzyło mnie to. Bardzo. I zdenerwowało. Podważasz mój dorobek. Podważasz moją ciężką pracę. Przez 33 lata wszystko zawdzięczam tej głowie i tym rękom. To ja zbudowałem wszystko. To ja do tego doszedłem. Jak to nie ma znaczenia? Jak to nie ma znaczenia? I pamiętam, przyszła taka sytuacja, w której każdy normalny człowiek, w cudzysłowie normalny, boi się. Przyszła jakaś trudność. Przyszedł jakiś ciężar. Wszyscy się bali. Tylko nie oni dwaj. To mnie już bardzo zdenerwowało. Tego już za dużo. A co, jeśli oni mają rację? A co, jeśli to wszystko, na czym zbudowałem swoje życie, jest fałszywe? A co? I pamiętam, to był moment zwrotny w moim życiu. Powiedziałem, Jezus, jeśli to jest prawda, jeśli Ty istniejesz, trudno mi to przechodziło przez usta. Wiecie, to była walka z głową swoją, ale to ja chcę Cię poznać. Ale zrobiłem to szczerze. W moim życiu bardzo szybko zaczęły się dziać bardzo różne rzeczy. Pamiętam, trafiła w moje ręce książka. Czytałem książkę człowieka, który zakładał kościoły, szerzył Królestwo Boże w Chinach. Był potwornie prześladowany i torturowany. Kiedy czytałem tą historię, w mojej głowie była totalna walka. Jeden głos mówił mi, jakiś kretyn to napisał. Zobacz, jaki prosty język. Weź się, nie daj wkręcać. Ktoś chce cię zmanipulować. A z drugiej strony nie byłem w stanie przestać. Uciekałem do łazienki. Tam miałem moje schronienie. Zamykałem się, bo doświadczałem czegoś, czego nigdy nie znałem. Doświadczałem pokoju. Dostawałem w ogóle, czytałem historię człowieka z Chin, a dostawałem w tym czasie odpowiedzi do mojego życia, do informacji, z którym się z nikim nie dzieliłem. Do najskrytszych kawałków. Byłem w szoku. I wiesz, dlaczego ci o tym mówię? Bo to może dziać się teraz w twojej głowie. Rozpoznajesz życie, które płynie z tych słów, które kierujemy tutaj dzisiaj do ciebie. Rozpoznajesz. Ale z drugiej strony jest głos, który będzie ci mówił, to bzdury. Zostaw to tam. Wrócisz może do tego za miesiąc, za rok. Przestań. Weź, masz ważniejsze sprawy. Zobacz, jaka kolejka w McDonaldzie. Jak teraz nie staniesz, to będziesz miał zimnego hamburgera albo gdzieś tam nie zdążysz. Weź, idź szybko. Może, nie wiem, chmura przyjdzie. Śpiesz się, uciekaj, uciekaj. To tak działa. Ale ty podejmujesz tą decyzję. Ty podejmujesz tą decyzję. Ja pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience, usiadłem na sedesie. Na sedesie usiadłem. Zacząłem płakać i powiedziałem, Jezus, ja wierzę, że to Ty. Wierzę, że to chodzi o Ciebie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przelałeś za mnie swoją krew. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj. Tego dnia, było to niespełna 10 lat temu, w tej łazience, siedząc, powtórzę to jeszcze raz, na sedesie, spotkałem się osobiście z Jezusem. Jest to spotkanie w duchu. Narodziłem się na nowo. Nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii. Uważałem, że to jest książka dla degeneratów albo dla słabych ludzi. Mówię, może mohery muszą czytać, bo zaczynają się bać, ale ja nie. Ja nie, bo ja jestem człowiek sukcesu. Takie miałem podejście. Nie interesowało mnie to. Mówię, to jest dla słabych ludzi. Ale tego dnia złamałem się. Ryczałem i wołałem do Niego. Przyjdź i mnie uratuj. Ty mnie uratuj. Wierzę w Ciebie.
wierzę w Twoje zmartwychwstanie, nie chcę udawać, nie chcę chodzić w maskach, nie chcę tego. To jest początek. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś swojego życia. Czego doświadczałeś, czy doświadczałaś. Ale pytanie powtórzę jeszcze raz. Czy wierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych? Czy chcesz, aby On był Panem i Zbawicielem Twojego życia? Tak jak powiedziałem na początku, to słowo, które mam dzisiaj, ono jest teraz w większości było dla ludzi, którzy nie spotkali jeszcze Jezusa. Ale wiara w zmartwychwstanie dotyczy także Kościoła. Dotyczy także ludzi narodzonych na nowo, w zakresie jakości tego życia tutaj. Narodzisz się na nowo, idziesz do nieba, to jest pewne. To jest pewne. Ale teraz, jak przeżyjesz to życie tutaj? W co ty realnie wierzysz? Nie będę dzisiaj długo o tym mówił, dam wam parę przykładów za chwilę. W chwili nowego narodzenia umiera stara natura człowieka. Czyli kiedy ja wtedy siedziałem na sedesie, stary człowiek, stary Michał Korgol, który był skoncentrowany na sobie, on umarł i narodził się nowy człowiek. Nowy człowiek narodził się w Jezusie Chrystusie. Dlatego jest napisane przez apostoła Pawła w Galacjan 2:20: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Każdy człowiek, który uwierzy, może mieć tak samo. Nie będzie już żyło twoje ego, będzie żył Chrystus w tobie. Cała potęga tego, co wykonało się, co jest w imieniu Jezus, będzie żyło w tobie. Zrozum. Nie ma większego, nie wiem, potencjału atomowego. Nie ma większej mocy, nie ma większej miłości, nie ma większej mądrości. Nie ma. To wszystko może zamieszkać w tobie, a mieszka już we mnie. I nie jestem w tym wyjątkowy, narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Przed chwilą się przedstawiałem. I teraz idziemy dalej. I Paweł mówi dalej. Czy nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w rzeczywistość Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? I Paweł idzie dalej. Zostaliśmy też wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go budził z martwych. Zobaczcie to. Zostaliśmy wespół wzbudzeni przez co? Przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Kiedy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa, zostajesz wzbudzony do nowego życia. Twój duch jest już zmartwychwstały. Twój duch jest zmartwychwstały od tego momentu. Duch człowieka narodzonego z Bożego Ducha jest zmartwychwstały i dlatego chcę wam to podkreślić. Śmierć nad nim nie panuje. Do śmierci zalicza się też każda porażka. Żadna porażka nie panuje nad człowiekiem narodzonym na nowo. Jak? Przez wiarę w duchowe zmartwychwstanie, przez wiarę w swoje narodzenie, wiarę, czyli pewność, bo wiara to jest słowo, slogan w tym kraju. Kościoły się nazywa wiarą. Wiara to pewność, 100%. O tym, czego nie widzisz, ale czego się spodziewasz, pewność, jeśli w to uwierzysz, czyli jesteś tego pewien. I mówię o tym dlatego, że wiele osób dało się gdzieś oszukać już po nowym narodzeniu. Albo zaczęli wierzyć w porażkę, czyli w śmierć. Albo przestali wierzyć w zmartwychwstanie. A tak podkreślę jeszcze raz, porażka należy do strefy śmierci. Coś wam powiem. Zbudowałem sobie coś takiego, że nie wierzę w swoją śmierć i nie wierzę w swoją porażkę. To słowo jest bardzo praktyczne. Każdy z nas przechodzi przez różne okoliczności i żaden człowiek tu na ziemi nie ma obietnicy, że okoliczności, które będą wokół niego, wszystkie będą cudowne i mu sprzyjające. Nie, bo ta ziemia jest skażona i okoliczności są różne.
pytanie, w co ty wierzysz i jak ty przez to przechodzisz. Dam wam kilka takich przykładów. To jest też na podstawie rozmów z ludźmi. Wszystkim w bloku podniesiono czynsz i nie starcza im teraz do pierwszego. Mnie też to czeka. To jest wiara w śmierć. To jest wiara w porażkę. Jesteś narodzony z Bożego Ducha i spodziewasz się, że ci braknie do pierwszego? Tego się spodziewasz? Naprawdę? W swoim sercu? To zrewiduj to, jak jesteś narodzony z Bożego Ducha. Rozmawiam z kobietą, wierząca kobieta. Zwalniają u mnie ludzi w banku. Teraz na pewno nie utrzymam rodziny. Nie utrzymam rodziny. Zwolnią mnie. Zginę. Wiara w śmierć. I co z tego, że teologia będzie pięknie mówiła, ja wierzę w zmartwychwstanie. Jak teraz spodziewasz się, że cię z pracy wyrzucą i że zostaniesz bez kasy i umrzesz pewnie. Dalej. Notowania zmieniły się na giełdzie. Teraz na pewno wszystko stracę. Koniec, koniec. Kurs się posypał, jestem inwestorem. Muszę wycofać swoje inwestycje. To wiara w śmierć. Wiara w śmierć. Jeśli widzisz siebie jako bankruta, to wiara w śmierć. Nie w zmartwychwstanie. Wiesz, Boża mądrość zamieszkała we mnie. Tam jest 15 kandydatów na jedno miejsce, więc ja na pewno się nie dostanę. Ale teraz. Więc muszą dokładnie posłuchać, co powiedziałem. Uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. To jest klucz. To jest klucz. Nie wierzysz. Nie wierzysz. Nie wierzysz. Nic nie rozumiesz. Masz spraną przez religię głowę. Nic nie rozumiesz. Usiądź, posłuchaj. To może ci się poprawi. No właśnie. Tradycja. Jak to się podnosi. Jak to się podnosi. Bo jakie to niesprawiedliwe, że można wierzyć i mieć. Ale to właśnie ten Jezus. Ten zmartwychwstały Jezus. Ukrzyżowany Jezus. Który przyszedł po to, aby Jego owce miały życie i obfitowały. Obfitowały. Obfitowanie dąży do nieskończoności. Obfitowanie to nie jest zaspokojenie potrzeb do pierwszego. Obfitowanie to jest to, że mam na każdą potrzebę i mogę łożyć na każde dzieło, dobre dzieło, mogę łożyć szerzenie królestwa na całym świecie. Obfituję. To jest plan Boga. To jest serce Boga. To jest wymiana krzyżowa. Ale zobaczcie, jakie są serca ludzi. I każdy mówi, ja wierzę w zmartwychwstanie. No właśnie. W co ty wierzysz? W co ty wierzysz? W co ty wierzysz? To jest to, co ostatnio też Artur pisał, tak? A propos szczytów. Na czym się koncentrujesz? Ludzie mają taką tendencję, że koncentrują się na problemie. Patrzą przy ziemi. Nie widzą, że ponad mgłą jest jakiś szczyt. Jest jakieś rozwiązanie. Jest jakaś droga. Dlaczego? Dlatego, że nie wierzą w swoje zmartwychwstanie bardzo często. Nie wierzą. Nie wierzą. Nie wierzą, że są w duchu zmartwychwstali. Przychodzi jakiś lęk. Zrozumcie, chodzi o to, żeby nie być, nie wiem, jak kura. Jak kurę wypuścisz na kawałek ziemi 100 metrów na 100 metrów, która będzie pustynią, nie będzie tam miała nic do dziubania, to nie będzie, ona będzie panikować. Nie ma, umrę, nic nie widzę, tak? Nie ma, przejdzie, nie ma, nie ma. Gęś już się trochę wzbije, zobaczy, że tam kawałek dalej jest sadzawka, jest jakieś życie, już coś zobaczy. Ale możesz być też orłem. Ludzie religijnie cytują, my jesteśmy powołani do orłów, do tego, żeby szybować jak orzeł. Szybujesz? Kiedy przychodzi problem, czy szybujesz i z perspektywy nieba 3000 metrów patrzysz na rozwiązanie, bo orzeł to poletko 100 metrów na 100 metrów, to jest malutkie takie, że może nie zauważyć tego problemu. Za to widzi daleko wszystkie krainy mlekiem i miodem płynące i on wie, gdzie ma się udać. I
to każdy człowiek decyduje. Kura, gęś, orzeł. To my. Jechaliśmy tutaj dzisiaj z żoną, wspominaliśmy naszą ostatni wyjazd do Kenii. Widzieliśmy człowieka, który jechał, nie autostrada, to nadużycie, ale główną drogą, na motorze wiózł trzyosobową sofę z tyłu i z przodu wielkie fotele. On był w jakimś takim w ogóle... To był szok. Ja mówię, kurczę, człowiek skoncentrowany na rozwiązaniu. Nie ma innego transportu, tak? Ma przewieźć meble i ma motor. I co on się będzie zastanawiał? Będzie siedział i płakał? Nie, użyje to, co ma i widzi. I widzi. Nie podchodzi schematycznie i nie patrzy... I nie patrzy przyziemnie na problemy. Naprawdę, przyjaciele, bo to trzeba, teraz do kościoła mówię, to trzeba w ogóle zbudować sobie pewne mechanizmy takie. Nie bać się, tak jak powiedziałem, bo jak przychodzi coś, na przykład ja wam powiem, jak doświadczam czegoś, że coś się zaczyna zatrzymywać, jakaś strefa. Nie ma we mnie czegoś tak, co teraz będzie? Mówię, okej, ja funkcjonuję prawidłowo, mówię, dobrze, czyli teraz zaczyna się coś nowego. Teraz ja muszę być czujny, muszę mieć duchowe oczy, uszy i te cielesne też włączone, żeby niczego nie zgubić, tak? I coś wam powiem. Czasami jest tak, że dostaję precyzyjną informację, słowo wiedzy lub słowo mądrości, ale czasami nie dostaję takiego słowa, więc jeśli jestem otwarty na nowe, to wchodzę sobie w to miejsce, patrzę, czy to jest dla mnie. O nie, śmierdzi padliną. Wychodzę, idę do następnego. Okej, śmierdzi zgnilizną. To nie dla mnie. Ale jestem skoncentrowany na rozwiązaniu. Na rozwiązaniu. A nie na problemie. Dlaczego? Bo uwierzyłem, że mój duch jest zmartwychwstały, więc ja jestem zmartwychwstały. Nie mam nic wspólnego ze śmiercią. Nie mam nic wspólnego z porażką. Nie mogę, to się nie może zadziać w moim życiu. Nie może się zadziać, więc ja szukam normalnie, spodziewam się życia i w ogóle sobie po nie wchodzę. Tu sobie wchodzę po nie, tam sobie wchodzę po to życie. Jeszcze jeden, ostatni werset chcę przytoczyć dzisiaj a propos w ogóle wiary też zmartwychwstanie i podejścia. 1 Koryntian 15:19, Paweł mówi tak: jeśli tylko w tym życiu pokładać nadzieję będziecie, czy będziemy, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Chrześcijanin to człowiek, który jest bezpieczny. To człowiek, który czuje się bezpiecznie, a jego życie ukierunkowane jest na wieczność. Na Boże plany, cele i dążenia. Nie daje się wbić właśnie w to widzenie kury. Muszę teraz przetrwać. Muszę zrobić to, bo spodziewam się śmierci w moim życiu, tak? Czy cieszysz się z tego, że ominiesz śmierć? Czy cieszysz się z tego w ogóle, że twoje imię zapisane jest w Księdze Życia? Czy wstajesz rano z taką radością, że w ogóle moje życie zapisane jest w Księdze Życia? Jestem w ogóle zmartwychwstały tutaj, wypełniony Duchem Bożym. Zaczynam w ogóle niesamowitą w ogóle przygodę i służbę, bo mam konkretne cele, plany i dążenia. Coś wam powiem, taką głęboką prawdę. Ludzie w kościele, którzy nie wierzą w swoje zmartwychwstanie, boją się i szukają swego we wzajemnych relacjach. Bo nie czują się bezpiecznie. Boją się. Czy tego chcą, czy nie chcą, lęk powoduje, że szukają swego. Ale jeśli człowiek nie wierzy w swoje zmartwychwstanie, to daje diabłu dostęp do swojego życia. I jest zamknięty na Boży przekaz. Jeszcze raz wrócę do tego 24:16 z Ewangelii Łukasza. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. Jest zamknięty na Boży przekaz.
zamknięty, tak? I skupia się tylko na ziemskiej perspektywie. Żyje jak ta kura. Ma piękną teologię. Ale widzi problem. Porozważajcie to, przyjaciele. A ci z was, którzy po raz pierwszy doświadczaliście takiego spotkania i słuchaliście też tego, co mówiłem na początku, zastanów się dzisiaj, w czym jest ukierunkowana twoja wiara. Czy ty osobiście w swoim sercu wierzysz, że Jezus pokonał śmierć? Czy wierzysz, że On zmartwychwstał w ciele? Najpierw został zamordowany, a później wstał z martwych i w ciele chodził po ziemi jeszcze przed swoim w niebo wstąpieniem. Zweryfikuj dzisiaj, w co wierzysz. Amen.